Cześć Wam, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dziś odwiedźmy Baro, który przebywa na ziemskim przekaźniku Strata. A więc cóż tym razem ma dla nas Baro? Skórka do miecza, Tanuka, jak i również skórka do kosturu, Lemnans zawitała u Baro, Pustoszyciel Prime, czyli obrażenia krytyczne do strzelb, skórka Prisma do Lisseta, Sayandana Katir, zabójcza kombinacja do broni białej miotanej, zbroja Katir dla naszego Kubrowa, korczyki Katir Atmos dla naszego operatora i skrzydła Katir dla naszego strażnika. Redemir, skórka Elixis, 3-dniowy wzmacniacz biegłości relikty Neo na Odonate Prime skrzydła, Volt Prime system, jak i również Volt Prime schemat. Skórka do Ptikora Elixis, paleta kolorów Eminencja, Zylok, skórka Immortal do Mirage, plakat Towarzyszy Prisma, na pierśnik, na ramienniki, na golenniki Avia Prisma, Glaxion Vandal, siła zderzenia, czyli obrażenia miażdżące do broni białej, podzielony lot do łuków, jak i porażający pocisk, czyli obrażenia elektryczne i szansa statusu do strzelb. Jest również pustynny władca Inaros schemat, czyli misja na Inarosa, zbroja dnia umarłych, czyli ogólnie skórki dnia umarłych do naszego Kawata, Mrocznego Miecza i Dreda, jak i glyf w mym brzuszku. To wszystko, co ma dla nas tym razem Baro, a co warto kupić, żeby nieco sobie zarobić? Pustoszyciel Prime można kupić kilka sztuk. Jak najbardziej wzmacniacz biegłości również może się przydać początkującym graczom, albo też tym, co mają bardzo dużo do wyekspienia, czy też wylewelowania rzeczy. Relikty Neo na Volta jak najbardziej. Warto sobie kupić dużo sztuk Volt, potrafi osiągnąć bardzo duże ceny. I zawsze mamy jakieś też Neo. Zylok jak najbardziej. W takich sztukach, powiedzmy około 10, można sobie kupić. Do 100 platyny czasami potrafi dojść. Glaxion Vandal, również pułapy platynowe koło 100, więc też warto sobie kupić. Jak i również porażający pocisk do 70 platyny, 50 potrafi dojść, więc te niższe średnie pułapy platynowe, jeżeli chodzi o tą modyfikację, i też warto kupić. Także to by było wszystko w tym Baro. Czy Wam się podobał? Czekaliście na coś? Może jesteście zachwyceni z reliktów Neo na Volta? Dajcie znać w komentarzach.